Witam wszystkich bardzo serdecznie na kursie układania kostki Rubika metodą podstawową. We wstępie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat historii kostki Rubika. Kostka Rubika została wynaleziona w 1974 roku przez Erno Rubika, węgierskiego profesora, który chciał pomóc studentom zrozumieć, jak działa przestrzeń. Pierwsze ułożenie kostki Rubika zajęło mu aż miesiąc. Zabawka trafiła do sklepów, była bardzo popularna, do tego stopnia, że czasem jej brakowało w sklepach. W 1982 roku w Budapeszcie odbyły się pierwsze mistrzostwa układania kostki Rubika, na których padł rekord świata 22 sekundy i 95 setnych. A w 2013 roku Mats Wolk ułożył kostkę Rubika w niespełna 6 sekund, dokładnie w 5 sekund i 55 setnych sekundy. To tyle na temat historii kostki Rubika. Teraz przejdźmy do samego układania. Na początek chciałbym jeszcze przedstawić, jak wygląda w środku kostka Rubika, jak wygląda po rozłożeniu, bowiem to jest, można powiedzieć, trochę istotne w zrozumieniu, jak działa ta układanka. Właśnie rozłożyłem kostkę i teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, mamy trzy rodzaje części. Mamy krzyżak. Krzyżak to serce kostki Rubika. Tutaj wszystko się trzyma na tym krzyżaku. I podczas układania kostki Rubika sam krzyżak pozostaje nieruchomy. Te elementy tylko się ruszają same w sobie, to są centry, te środkowe części. W kostce Rubika możemy również znaleźć krawędzie. Są to takie elementy, które mają dwie naklejki i one się mieszczą w krzyżaku pomiędzy centrami. One idą, tutaj sobie dopasujemy kolorami. O, one się mieszczą tutaj, pomiędzy. I one się już z kolei ruszają, one w czasie układania zmieniają swoje położenie względem siebie. W kostce Rubika mamy jeszcze jeden rodzaj części, to jest narożnik. Narożnik mieści się, jak sama nazwa wskazuje, na rogu. Czyli on jest tutaj. Zasiaduje z trzema centrami. Tu i tu. I on, tak jak krawędź, również zmienia swoje położenie podczas układania. Kostka jest już złożona i teraz, aby się nauczyć układać kostkę Rubika, potrzebna jest znajomość podstawowej notacji. Notacja, czyli oznaczamy każdy ruch kostki Rubika jakąś literą alfabetu. Mamy tutaj ścianę górną. Ona się nazywa z angielskiego up. To jest ściana U. Tak? I teraz mamy ruch U. To jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A U prim to jest niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeszcze raz. U jest tak. Uprim w drugą stronę. Teraz F z angielskiego front, czyli tak samo mamy F, mamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i F prim niezgodnie. Tak samo jest z prawą. Prawa, czyli right, czyli mamy ścianę R, tak mamy ruch R. Tak, a tak R prim. L będzie tak, L prim w drugą stronę. Jeszcze nam zostały ściana dolna i ściana tylna, czyli mamy ściana dolna, to jest D, down. D zwykłe będzie w tę stronę, czyli tak, a D prim będzie tak. Z kolei ściana tylna, teraz musimy
obrócić kostkę. Ściana tylna to jest w tym przypadku pomarańczowa. Ściana tylna, czyli mamy B, czyli w tę stronę. Czyli to jest tak. A B' to jest w drugą stronę. Oprócz pojedynczych ruchów istnieją również ruchy podwójne, czyli na przykład R2, czyli będzie tak. L2 w ten sposób. U2, D2, F2, B2. Tej notacji musicie się nauczyć, żeby móc swobodnie korzystać z algorytmów. Teraz nauczymy się dwóch algorytmów potrzebnych do ułożenia kostki. Pierwszym algorytmem będzie algorytm, który teraz się wyświetli na ekranie. To jest R, U, R', U'. To jest podstawowy algorytm, który umożliwia nam ułożenie kostki właśnie tą metodą. Jeszcze raz. R, U, R', U'. Jeszcze raz. R, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. U, również zgodnie. R prim, U prim. Teraz trochę szybciej. R, U, R prim, U prim. R, U, R prim, U prim. R, U, R prim, U prim. Jak się wykonuje algorytm stale, bez przerwy, w końcu kostka nam się przywróci do poprzedniego stanu. Drugi algorytm wygląda następująco. F2, U prim, R prim, L, F2, L prim, R, U prim, F2. Jeszcze raz. F2, U prim, R prim, L, F2, L prim, R, U prim i F2. Jeszcze raz. F2, U prim, R prim, L, F2, L prim, R, U prim, F2. I to są te dwa algorytmy. Jeszcze mogę podać jeden algorytm, który będzie zamienny do drugiego algorytmu. Musicie sobie po prostu wybrać, który wam bardziej pasuje. Albo ten z ruchem F2, zaczynający się na ruchem F2, albo właśnie ten. R, U prim, R, U, R, U, R, U prim, R prim, U prim i F2. Jeszcze raz. R, U prim, R, U, R, U, R, U prim, R prim, U prim, R2. Tak
I właśnie to jest ten drugi algorytm, trzeci algorytm, który możemy używać zamiennie z drugim algorytmem. Efekt jest taki sam, tylko po prostu różnią się te algorytmy ruchami. Tak więc, który jest dla Was łatwiejszy, ten wybierzcie.